W styczniu wokaliści Ostrowskiego Studia Piosenki wraz ze śpiewającą młodzieżą Małkińskiego Studia Osumi gościli w warszawskim instytucie Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka. Nie był to pierwszy występ naszych młodych artystów na scenie największego szpitala dziecięcego w Polsce. Tym razem, chcąc przedłużyć nastrój minionych świąt Bożego Narodzenia, młodzież przygotowała program nawiązujący do tych najbardziej magicznych dni w roku. Za chwilę z nim zapukam do twych drzwi. Ty jak w skokach nie otworzysz mi, a sąsiad z góry się ukłoni nam, tak jakby cieplej dziś, bo idą święta. On też pamięta swój pierwszy dawno. Koncert poprowadzony został przez instruktora Miejskiego Domu Kultury w Ostrowi Mazowieckiej Remigiusza Danelczyka. Podczas występu zabrzmiały kolędy, pastorałki oraz dobrze znane bożonarodzeniowe przeboje. Utworom towarzyszyły oklaski, okrzyki i wzruszenia. Nie mogło również zabraknąć wspólnego kolędowania. Skrzypi wóz, wielki mróz na ziemi. Skrzypi wóz. Już siwy i stary rok gubi nas.
podziękowaniu każdy wokalista otrzymał na pamiątkę obrazki namalowane własnoręcznie przez uczniów zespołu szkół nr 78 działającego przy Centrum Zdrowia Dziecka. Upominki wręczała lecząca się w instytucie młoda ostrowianka.